Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy i nauczał w ich synagogach, sławiony przez wszystkich. Przyszedł też do Nazaretu, gdzie się wychował, zgodnie ze swym zwyczajem wszedł w dzień szabatu do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu zwój proroka Izajasza. Gdy go rozwinął, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pana nade mną, dlatego namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym głosił więźniom uwolnienie i niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność i ogłosił rok miłosierdzia Pana. Następnie zwinął zwój, podał go słudze i usiadł, a wszyscy w synagodze utkwili w nim wzrok. Wtedy zaczął do nich mówić: dzisiaj wypełniło się proroctwo Pisma, które usłyszeliście. Oto słowo Pańskie. Eminencjo, księże kardynale, ekscelencje, drodzy bracia, drogie siostry, w służbie posługiwania Bożej Owczarni, umiłowani w Jezusie Chrystusie, gromadzimy się dzisiaj na centralnym nabożeństwie ekumenicznym tu w kościele sióstr benedyktynek przy rynku Nowego Miasta w Warszawie. Gromadzimy się tu, ponieważ chcemy jako chrześcijanie być świadectwem i dać wyraz naszej jedności w Jezusie Chrystusie. Materiały na tegoroczny tydzień modlitw przygotowane, jak już wcześniej było powiedziane, zostały przez chrześcijan z Indonezji. Spośród 256 milionów ludności Indonezji tylko 10% stanowią chrześcijanie. Z broszury przygotowanej na oktawę ekumeniczną dowiadujemy się, że jest to kraj mocno podzielony, gdzie pogłębia się przepaść między bogatymi a biednymi. Kraj obfitujący w różne zasoby musi tak naprawdę mierzyć się ze zjawiskiem wielkiego ubóstwa. Bogacenie się jednych i ubóstwo innych rodzi napięcia. Narastają i pogłębiają się wzajemne antagonizmy między wspólnotami. W takim środowisku kościoły i wspólnoty chrześcijańskie, świadome swojej misji, łączą się w powszechnej trosce o sprawiedliwość. Chrześcijanie czują się zobowiązani do przyjrzenia się, w jaki sposób sami stali się współwinni różnych form niesprawiedliwości. I wierzący w Indonezji poważnie potraktowali modlitwę Jezusa, abyśmy stanowili jedno. Zapragnęli świadczyć o żywej jedności właśnie w różnorodności. Uznali także, że słowa z Księgi Powtórzonego Prawa: dąż do sprawiedliwości, najlepiej
określą ich sytuację i potrzeby. Pan jest łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu i pełen litości. Taki jest temat dzisiejszego, trzeciego już dnia wspólnych modlitw. Każdy, nawet morderca, odnajdzie w Bogu łaskę i miłosierdzie, jeśli tylko tego zapragnie. Słowa psalmisty jednoznacznie mówią, że jego miłosierdzie, że Boża miłość nie zna granic etnicznych, kulturowych czy wyznaniowych. Granice etniczne często pokrywają się z granicami wyznaniowymi i religijnymi. Może to sprawiać, że niektórzy uważają swoją grupę, naród i Kościół za wyłącznych posiadaczy prawdy. Pośród nasilającego się etniczno-religijnego fanatyzmu i rosnącego obecnie na świecie ducha nietolerancji, chrześcijanie mogą służyć innym, jednocząc się we wspólnym świadectwie o wszechogarniającej Bożej miłości, wołając za psalmistą, że Pan jest łaskawy i miłosierny dla każdego z nas. I to nasze dzisiejsze zgromadzenie jest takim dobrym dowodem tej próby wypełnienia nakazu Bożego. Umiłowani w Jezusie Chrystusie, siostry i bracia, ostatnie wydarzenia w naszym kraju związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i zabójstwem prezydenta Gdańska świętej pamięci Pawła Adamowicza, który jeszcze chwilę wcześniej posyłał światełko do nieba, myślę, że dzisiaj szczególnie zachęcają do refleksji nad istotą przemiany serc ludzkich i próby odpowiedzi, czy jesteśmy gotowi na Boże dzieło w nas. O odmianie, o przemianie języka, debaty publicznej, a w efekcie serc ludzkich szczególnie myślimy właśnie w tych dniach, myślę, tak trudnych dla całego naszego narodu, a także, a może przede wszystkim na nas i na Kościele spoczywa odpowiedzialność za słowa, które mają moc, bo są Ewangelią. Mogą być Ewangelią, dobrą nowiną bez wyjątku. Każdy z nas jest odpowiedzialny za słowa, które wypowiadamy, za to, co piszemy, ale także jak żyjemy. Jeśli w tym wszystkim jest deficyt miłości Boga i bliźniego, to znaczy, że jeszcze nie jesteśmy przemienieni. Apostoł Paweł w tekście, który dzisiaj nam towarzyszy, wzywa, by składać ciała na ofiarę, żywą, świętą, podobającą się Bogu, jako wyraz naszej rozumnej służby. I Paweł powiada, że Bogu zależy na naszych ciałach. Nie mówi tu o duszy, o sercu, o naszych myślach, poglądach czy przekonaniach. Chodzi o nasze ciało. Ofiara ta ma być żywa, święta, miła Bogu, a dzięki temu ma być prawdziwa. By tak się stało, musimy ulec przemianie. Dopiero wtedy nasza służba będzie podobać się Bogu. Zebrani tu w tym pięknym kościele, zadajmy sobie zatem pytanie, czy oczekujemy przemiany? Czy naprawdę chcemy, by Bóg nas zmieniał? A może wszystko powinno pozostać po staremu? Dzięki Bogu większość z nas chce ulec przemianie, stać się gorliwszymi naśladowcami Chrystusa, bardziej do Niego podobnymi, ale czy tak się dzieje?
Żyjemy w kraju bardzo religijnym. Większość polskiego społeczeństwa deklaruje swoją wiarę. Jednak czy ta wiara ma realny wpływ na naszą codzienność, na nasze życie? Czy wyrażamy ją w miłości Boga i bliźniego? Mam wrażenie, że bardzo często mamy do czynienia z pseudoprzemianą. My z kolei jako wierzący mamy być inni. Mamy wcielać w życie zasady Ewangelii. Czy tak jest? Niestety bardzo daleko jesteśmy od tych biblijnych wzorców. Wieloletni zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, profesor Witold Benedyktowicz, kiedyś, kiedy prosił kazanie mówiące właśnie o przemianie serc ludzkich, użył takiego przykładu, który tutaj zacytuję. Gdyby kawałek żelaza mógł mówić, to cóż by powiedział? Jestem czarny, zimny, twardy i rzeczywiście. Lecz połóż ten kawałek żelaza w ogień i zaczekaj, aż płomień pokaże swoją moc. Cóż wówczas powie żelaza? Ustąpiła bowiem czerń, zimno i twardość. Nastąpiła przemiana, ale ów kawałek żelaza za nic nie może się chełpić, bo ogień i żelazo to przecież dwie różne rzeczy. Gdyby to żelazo mogło się chlubić, to jedynie chwałą ognia, który je do tego stopnia przetworzył. Tyle słowa cytatu. Bez Boga jestem czarny, zimny i twardy. Ale gdy Pan weźmie moją duszę w posiadanie, gdy Jego Duch przeniknie mą istotę, a Jego miłość wypełni moje serce, to musi ustąpić czarność, chłód i twardość. Chwała jednak nie należy się mnie, lecz Panu, który to sprawia, bo Boże to da, abyście się nie chełpili, nie chlubili. Łaską przecież jesteśmy zbawieni przez wiarę. Jakie konsekwencje ma dla nas to wezwanie z dzisiejszych słów? Nie dostosowujcie się do tego świata. Czy oznacza to całkowitą alienację, wyobcowanie, a może wrogość? Absolutnie nie. Chrześcijanie mają tak żyć, jakby nie byli z tego świata, ale w pełni będąc w tym świecie mają stać się narzędziem w ręku Najwyższego. Naszym zadaniem jest świadczyć, że uczynki tego świata są złe oraz że zbawienie jest dane wszystkim, którzy uwierzą w Pana Jezusa. Nie możemy pozwolić, aby świat wcisnął nas w swój kształt, ale przemienieni przez odnowienie naszego umysłu mamy myśleć tak, jak myśli Bóg, jak to zostało objawione w Piśmie Świętym. Wtedy będziemy doświadczać Bożego prowadzenia w naszym życiu. Odkryjemy też, że Jego wola jest dobra, miła i doskonała. Będzie to możliwe, kiedy doświadczymy metanoi serc ludzkich, przemiany myślenia, postępowania, krótko mówiąc, nawrócenia. Wielu obiecuje zmiany, nowy początek, cudowną odnowę. Wbrew pozorom nie dotyczy to tylko polityki. Odnosi się to również do wielu produktów, które możemy nabyć, diet czy zabiegów, które obiecują ogromne zmiany w naszym życiu. Tymczasem powinniśmy pamiętać, że jedyną i prawdziwą przemianę tak naprawdę przynosi Jezus Chrystus. I tylko z Nim możliwe jest przynoszenie błogosławionego owocu Ducha Świętego naszego życia.
Zatem bez przemiany serc ludzkich nawet najlepsze programy, produkty, cokolwiek byśmy nabyli, będą tylko pozorne i prędzej czy później zawiodą. I dlatego Chrystus, kiedy mówi o istocie prawdziwej religii, kiedy mówi Duch Pana nade mną, to mówi także w Ewangelii: nadszedł czas, Królestwo Boga jest już blisko, nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię. A święty Paweł w liście do Rzymian dodaje: Królestwo Boga przecież nie jest pokarmem i napojem, ale sprawiedliwością, pokojem i radością w Duchu Świętym. Tak więc prawdziwa religia to nie pokarm i napój, ale przemiana serca, którą sprawia Bóg. To sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Siostry i bracia, w pierwszym wieku po Chrystusie ogromna część pism rabinicznych skupiała się na obrzezaniu, przepisach dotyczących żywności, zachowywania szabatu. To dziwne, bo żaden rabin nie powie, że te kwestie stanowią sedno prawa. Istotę określają słowa zapisane w Księdze Powtórzonego Prawa: Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jedyny. Będziesz miłował Pana, Twego Boga, z całego swego serca i z całej swojej duszy i z całej swojej siły. Dlatego Pan nasz Jezus Chrystus, stając się człowiekiem, spełnił obietnice Starego Testamentu, nie znosząc niczego, ale wszystko wypełniając. Zamiast skupiać się na tym, co mało istotne, Jezus skupiał się na tym, co stanowiło sedno życia duchowego. I kiedy zapytano Go o istotę prawa, co powiedział Jezus? Kochaj Boga i kochaj ludzi. Przyniósł przysłanie nie tyle przystosowania się do religijnej subkultury, co bycia przemienionym w nowe stworzenie. Zgodnie z zasadą: stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. I zamiast skupiać się na tym, co mało istotne, Jezus koncentrował uwagę na tym, co stanowi sedno życia duchowego. Dla Niego istotą prawa była miłość Boga i ludzi. To była prawdziwa rewolucja. Całkowita zmiana myślenia i określenia tego, co naprawdę się liczy. Przedstawił fundamentalnie odmienny sposób identyfikowania tych, którzy są dziećmi Bożymi. Bo Jezus oczekuje od swoich uczniów, by kochali Boga i by kochali ludzi, którzy tak wiele dla Niego znaczą, że był gotowy nawet za nich umrzeć. Tak więc przemiana w Bożej ekonomii to miłość Boga i ludzi. I myślę, że każdy z nas w tym momencie powinien na chwilę się zatrzymać i wejrzeć w głąb swojego serca i próbować odpowiedzieć, ile jest we mnie miłości do Boga i do tych, których On stawia na drodze mojego życia. Czy to prawo jest wyryte w moim sercu? Święty Paweł we fragmencie, który też dzisiaj czytamy, mówi o miłości i wzywa, by uchwycić się tego, co dobre, bo miłość jest dobra. Wzywa, byśmy nie byli ospali w gorliwości. Innymi słowy, nie pozwólmy, by duchowy nasz zapał osłabł także w wysiłkach ekumenicznych, w naszej wspólnej modlitwie jako dzieci Boże. Podtrzymując duchowy płomień, jesteśmy wezwani, by służyć Panu tam, gdzie On nas postawił. I dlatego w tym pięknym hymnie o miłości podsumowuje wszystko pięknymi słowami: jeśli mówiłbym językami ludzi i aniołów, lecz miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca lub cymbały brzmiące. Umiłowani w Chrystusie Panu, gdyby ktoś Ciebie dzisiaj zapytał, co teraz dzieje się w Twoim życiu duchowym, mówiłbyś o modlitwie,
czytaniu Biblii, ilości minut spędzonych na rozważaniu Słowa? Tak dla wielu to będzie wskaźnikiem kondycji duchowej. Tymczasem w życiu duchowym chodzi o to, jak bardzo wzrastasz w miłości do Boga i ludzi. Oczywiście czytanie Słowa Bożego i modlitwa są ważne, ale tylko, kiedy stają się narzędziem w ręku Boga do zmiany naszego życia. By ta zmiana mogła się dokonać, Bóg Ojciec posłał na ziemię swojego Syna, który przyszedł, aby nas uwolnić z niewoli starego życia i darować nowe, wieczne. I dzięki Jezusowi możemy na co dzień doświadczać tego, o czym tak pięknie także mówi Paweł. Bóg jednak, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swoją miłość, którą nas ukochał, i to nas, którzy byliśmy umarli wskutek występków, z Chrystusem przywrócił także do życia, bo łaską jesteście zbawieni. Dlatego Bóg zaprasza. Zaprasza każdego z nas. Nie tylko podczas tego tygodnia wspólnej modlitwy, ale do życia przemienionego, do przemienionej służby miłości drugiego człowieka. Pozwólcie, że kończąc, przytoczę cytat, który kiedyś napisał Jan Wesley, ojciec metodyzmu. W jednym ze swoich kazań tak powiada: o ileż bowiem lepsza jest miłość, której towarzyszy wiele błędnych opinii, niż sama prawda bez miłości. Możemy umrzeć bez znajomości wielu prawd, a mimo to trafić na łono Abrahama. Ale jeśli umrzemy bez miłości, cóż nam pomoże wiedza? Bogu niech będą dzięki za Jezusa Chrystusa i zaproszenie do przemiany życia. Bądźmy jako wierzący autentyczni. Składajmy dobre świadectwo naszej przynależności do Mistrza, Jezusa Chrystusa. I niech Bóg błogosławi naszą wspólną modlitwę i niech ją usłyszy. Amen. Każdy sobie znak pokoju.